Annuncio Vobis Gaudium Magnum. Abemus Papam. Kazanie Świętego Piotra. Pierwsza kerygma Katecheza św. Jana Pawła II wygłoszona 8 listopada 1989 roku. Przed odejściem do Ojca Jezus zapowiedział apostołom, gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. W Dniu Pięćdziesiątnicy zaś, jak pisałem w encyklice Dominum et vivificantem, zapowiedź ta spełniła się z całą dokładnością. Oto działając pod wpływem Ducha Świętego, którego apostołowie otrzymali podczas modlitwy w Wieczerniku, występuje wobec zgromadzonej na święto różnojęzycznej Rzeszy Piotr i przemawia. Mówi o tym, czego z pewnością nie odważyłby się powiedzieć uprzednio. Jest to pierwsze publiczne i rzec można uroczyste świadectwo, o zmartwychwstałym i zwycięskim Chrystusie i jest to początek apostolskiej kerygmy. Poświęciliśmy jej już poprzednią katechezę, rozpatrując ją przede wszystkim od strony nauczającego podmiotu, Piotr wraz z 11. Dzisiaj wypada przeprowadzić analizę treściową tej pierwszej kerygmy, która jest wzorem wielu następnych w dziejach apostolskich oraz w dziejach Kościoła. Piotr zwraca się do ludzi zgromadzonych wokół Wieczernika. Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy. Są to ci sami ludzie, którzy byli świadkami, glosolali, i każdy z nich słyszał, jak apostołowie głosili w różnych językach wielkie dzieła Boże. Ponieważ niezwykłe zachowanie się apostołów, wszystkich, którzy zostali ochrzczeni duchem świętym, wzbudziło u niektórych podejrzenie o nietrzeźwość, Piotr zaraz w pierwszych słowach daje odpowiedź: Ci ludzie nie są pijani, jak przypuszczacie. Bo jest dopiero trzecia godzina dnia, ale spełnia się przepowiednia proroka Joela. Piotr przytacza słowa proroka. W ostatnich dniach, mówi Bóg, wyleję ducha mojego na wszelkie ciało, i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze. To wylanie ducha odnosi się zarówno do młodych, jak i do starych, do niewolników i niewolnic. Będzie więc miało charakter powszechny. A zostanie potwierdzone znakami. I sprawie dziwy na górze, na niebie i znaki na dole, na ziemi. Będą to znaki zbliżającego się dnia pańskiego. Każdy, kto wzywać będzie imienia pańskiego, będzie zbawiony. Mówca przytacza tekst proroka Joela, aby w sposób właściwy wyjaśnić znaczenie wydarzenia, którego wszyscy zebrani są świadkami. Wylanie Ducha Świętego. Chodzi tu o działanie nadprzyrodzone Boga zespolone ze znakami przyjścia Jego, ogłoszonego przez proroków i utożsamianego w Nowym Testamencie z przyjściem Chrystusa. I tu apostoł znajduje właściwy kontekst dla treści, która stanowi sam rdzeń apostolskiej kerygmy. Mężowie izraelscy, słuchajcie tego, co mówię. Jezusa Nazarejczyka, męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przez Niego dokonał wśród was. O czym sami wiecie. Tego męża, który z woli, postanowienia i przewidzenia Bożego został wydany, przebiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Lecz Bóg wskrzesił go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad nim. Prawdopodobnie nie wszyscy słuchacze Piotra, przybyli z różnych stron na święto Paschy i pięćdziesiątnicy, Uczestniczyli w wydarzeniach jerozolimskich, które się zakończyły ukrzyżowaniem Chrystusa, apostoł jednak zwraca się i do nich, jako do mężów izraelskich, mieszkańców Starego Świata, w którym teraz dla wszystkich zajaśniały znaki nowego przyjścia Boga. Znaki i cuda, do których nawiązuje Piotr, żyły zapewne w pamięci nie tylko mieszkańców Jerozolimy, ale i wielu innych słuchaczy, którzy znali, przynajmniej ze słyszenia, Jezusa z Nazaretu. Po przypomnieniu wszystkiego, co Chrystus zdziałał, apostoł przechodzi do jego śmierci krzyżowej. Mówi wprost o odpowiedzialności tych, którzy Jezusa wydali na śmierć. Równocześnie jednak stwierdza, że Chrystus został wydany z woli, postanowienia i przewidzenia Bożego. Wprowadza więc słuchacze w odkupieńczy plan Boga samego, który przez śmierć Chrystusa został wypełniony i wskazuje natychmiast, że potwierdzeniem działania Boga poprzez i ponad tym co zdziałali ludzie jest zmartwychwstanie Chrystusa Bóg wskrzesił go zerwawszy więzy śmierci gdyż niemożliwe było aby ona panowała nad nim Jest to punkt kulminacyjny apostolskiej kerygmy o Chrystusie zbawicielu i zwycięzcy I tu apostoł ponownie odwołuje się do starego testamentu przytacza mianowicie mesjański psalm 16 Miałem pana zawsze przed oczami, gdyż stoi po mojej prawicy, abym się nie zachwiał. Dlatego ucieszyło się moje serce, i rozradował się mój język. Także i moje ciało spoczywać będzie w nadziei, że nie zostawisz duszy mojej w otchłani, ani nie dasz świętemu Twemu ulec skażeniu. Dałeś mi poznać drogi życia, i napełnisz mnie radością przed obliczem Twoim. Jest to upragnione zastosowanie Psalmu Dawidowego, według greckiej wersji Septuaginty, kładące nacisk na pragnienie duszy żydowskiego autora, by ujść śmierci, to znaczy żywiącego nadzieję na wyzwolenie także wtedy, kiedy śmierć już nastąpi. Piotr niewątpliwie pragnie stanowczo podkreślić, że słowa Psalmu nie odnoszą się do Dawida. Jego grób, mówi, znajduje się u nas aż po dzień dzisiejszy. Odnoszą się natomiast do Jego potomka Jezusa Chrystusa. Dawid przepowiedział zmartwychwstanie Mesjasza. I oto słowa prorockie wypełniły się. Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy Tego świadkami. Wyniesiony na prawicę Boga otrzymał od Ojca obietnicę Ducha Świętego i zesłał go, jak to sami widzicie i słyszycie. Niech więc cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem. W przeddzień swej męki Chrystus powiedział do apostołów w wieczerniku o Duchu Świętym. On będzie świadczył o mnie, ale wy też świadczycie. Jak powiedziałem w encyklice Dominumet Vivificantem, w pierwszym jerozolimskim przemówieniu Piotra, Świadectwo owo znajduje swój wyrazisty początek. Jest świadectwem o Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym świadectwem ducha Parakleta i apostołów. W tym świadectwie Piotr pragnie zwrócić uwagę słuchaczy na tajemnice zmartwychwstałego Chrystusa, ale tłumaczy im także wydarzenia, których byli świadkami w dniu Pięćdziesiątnicy, ukazując je jako znaki przyjścia ducha świętego. Oto paraklet prawdziwie przyszedł za sprawą Chrystusowej paschy. Przyszedł i przemienił tych ludzi z Galilei, którym zlecone zostało świadectwo o Chrystusie. Chrystus wyniesiony na prawicę Boga, uwielbiony w swoim zwycięstwie nad śmiercią, zesłał parakleta. W Jego przyjściu potwierdza się boska moc zmartwychwstałego. Niech więc cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem i Mesjaszem. To samo ogłasza Paweł apostoł w swym liście do Rzymian, mówiąc: Chrystus jest Panem.